Decyzja może być szokująca. Mowa przecież o jednym z czołowych oddziałów kraju, zarówno pod względem ilości i skuteczności zabiegów. Szczególnie, że od 2016 roku, gdy do ratowania kontraktu z NFZ został do Legnicy ściągnięty profesor Mor, oddział tylko poprawiał statystyki. Teraz ten sam człowiek żegna się z placówką. Dlaczego? My kończymy kwiecień. Nie zapłacono za lutej, za marzec, nie ma i według tego, co wiem na dzień dzisiejszy, nie zostanie to zapłacone na kwiecień. Wobec finansowych zaległości zewnętrzna firma JUMO, świadcząca w szpitalu usługi na oddziale urologii, wycofuje się z Legnicy. Co z pacjentami, którzy opiekę w wojewódzkiej placówce będą mieć tylko do końca kwietnia? Profesor Mor zapowiada, że jest już posłowie z dyrekcją szpitala urologicznego w Katowicach, gdzie powstaje dodatkowy oddział dedykowany właśnie pacjentom z Legnicy. Ja ze swojej strony sugeruję pacjentom i zapewniam absolutnie preferencje w sensie kolejkowym, kolejki, leczenie w innych ośrodkach i jestem w stanie to zapewnić. Jak sprawę widzi dyrekcja szpitala? Trudno powiedzieć. Dyrektorka Anna Płotnicka-Mieloch przebywa obecnie w Dubaju. Rzecznik prasowy lecznicy odmówił komentarza, informując dziennikarzy, że sam złożył właśnie wypowiedzenie umowy o pracę.